Italia tragiczna. Tragiczna. Drużyna w ogóle bez zęba, bez duszy, bez tożsamości i bez gwiazd. No, trzeba sobie jednak powiedzieć. Możemy się oszukiwać, że nie wiem, Cristante, Pellegrini to są piłkarze formatu reprezentacyjnego, bo oczywiście oni gdzieś tam fajnie wyglądają w lidze włoskiej, natomiast no, ten zespół dzisiaj nie ma kręgosłupa, to znaczy ma grzecznego, bardzo dobrego bramkarza, skończyła się era Chiellini'ego, Bonucci'ego, i tak sobie nawet wczoraj spojrzałem na kadrę tą z 2000 roku, która przegrywała po złotej bramce Trezeguet finał z Francją, gdzie pamiętacie, nawet w tym finale grali jeden na jeden z tyłu Alessandro Nesta z Fabio Cannavaro z wielkimi gwiazdami ataku reprezentacji Francji. Tamta drużyna miała wszystko. Tamta drużyna miała doskonałego bramkarza. Tamten zespół miał Cannavaro, miał Nestę, miał Maldiniego. Tamten zespół miał w środku walczaków, takich jak, nie wiem, Ambrosini, prawda, czy Demetrio Albertini. Tamta drużyna miała też gwiazdy grające do przodu, jak chociażby Francesco Totti. No, miała napastników. Była zespołem po prostu, który miał swoją tożsamość, który miał swoje gwiazdy w każdej formacji. No dzisiaj, ja wiem, że fajnym obrońcą na fali wznoszącej jest Calafiori. No, ale gdzie dzisiaj jest ten Calafiori w stosunku, nie wiem, do Cannavaro, Nesty, Maldiniego, innych gwiazd włoskiej piłki, czy nawet do tego ostatniego pokolenia z tym skurczybykiem Chiellinim, z tym Bonuccim, który jak był w takim dobrym powiedziałbym, shape'ie, a już był stary, to wciąż dawał zespołowi bardzo dużo piłkarsko. Bawił się w środku pomocy Enrico, ten Marco Verratti i wydaje mi się, że no to był gdzieś taki szereg elementów, które Włochom jakby zapewniały to, że ten zespół zawsze potrafił rosnąć w turniejach. Dzisiaj nie mam takiego wrażenia, że Włosi, którzy zaczęli bardzo przeciętnie z Albanią, bo tak to trzeba dzisiaj diagnozować, bo możemy się oszukiwać i opowiadać sobie bajki, natomiast no, prawda jest taka, panowie, że wszyscy z naszej grupy eliminacyjnej no to się okazali po prostu chłopcami do bicia w tym turnieju. I Albania odjechała do domu z jednym punktem, i Czesi odjechali z jednym punktem, i Polska odjechała z jednym punktem. Więc tak naprawdę rywalizacja w naszej grupie eliminacyjnej w stosunku do tych drużyn, które grały na Euro, była na niskim poziomie sportowym, porównując do po prostu rywali już w samych finałach tej imprezy. No i Włosi tak, coś tam zagrali z tą Albanią, udało im się wygrać. Potem zrobili trening biegowy z Hiszpanią, gdzie nie mogli dotknąć piłki. Wynik oczywiście był jakby sprawą taką dosyć mylącą kogoś, kto tego meczu nie oglądał. No i na koniec powtórzyli historię sprzed 18 lat, bramka Zaccagni. Po 18 latach bramka w ostatniej sekundzie, Italia szaleje. Flagi, ludzie, tętniące życie w Rzymie, Mediolanie i innych miastach. No, to wszystko dalej było trochę fartem, trochę oczywiście konsekwencją umiejętności samego piłkarza. Natomiast no, nie było zespołu. No, i moim zdaniem nie znalazł pomysłu, nie znalazł recepty z Paletti. Drużyna też nie wyglądała dobrze fizycznie. Ale nie wiem, czy się Marcin ze mną zgodzi, bo wiem, że on ogląda co tydzień kilka meczów Ligi Włoskiej. Ja też bardzo lubię tę ligę, oglądam jeden, dwa, czasami trzy mecze w weekend. I no, ci, którzy są gwiazdami Ligi Włoskiej, mówię o Włochach, moim zdaniem niekoniecznie oni są dzisiaj na poziomie gwiazd europejskiej piłki po prostu. I jak zestawiłem na przykład z poziomem Niemców, z ich intensywnością grania, no to może powiem taki dosyć smutny mój wniosek. To jest mój oczywiście wniosek. No nie musicie się z tym zgadzać, nie muszą się z tym zgadzać kibice, ale to jest też dzisiaj odpowiedź, dlaczego tak naprawdę w Bundeslidze Polacy nie istnieją. To znaczy w tym sezonie duże problemy Kamińskiego z grą w Wolfsburgu. Gra w kratkę, a potem kontuzja oczywiście Roberta Gumnego.
Spokojnie, halo, jakiś telefonik. Jesteśmy, bo ktoś pewnie do ciebie dzwonił i musiałeś odrzucić. Nie, syn zwariował, natomiast Kiki mi tutaj wyzwania, chociaż on kontroluje. To ja mu napiszę, żeby nie dzwonił, bo jesteś na łączeniu. No napisz, bo wiesz, on niby śledzi wszystkie programy, a potem tak. Do mnie dzwoni. Natomiast wracając do tego wątku, no nie ma Polaków w Bundeslidze, a jednak ci Polacy funkcjonują w lidze włoskiej. I ja tak sobie dzisiaj absolutnie nie z racji niedocenienia naszych chłopców, ale tak się zacząłem zastanawiać głośno na przykład, czy dzisiaj Karol Linety, czy dzisiaj Żurkowski, czy dzisiaj nawet Walukiewicz, prawda, Bereszyński, to są dzisiaj chłopcy, czy to są dzisiaj panowie, którzy graliby w Bundeslidze? Wydaje mi się, że byłby z tym problem. Gdyby mieli gdzieś występować, to absolutnie nie w czubie, nawet nie w tych klubach, powiedziałbym, ze środka tabeli Bundesligi. A wiadomo, że z racji też płacowych, oni by z kolei nie byli zainteresowani tymi klubami, na przykład, które grają w dolnej części ligowej tabeli. No jak weźmiemy pod uwagę, że nie wiem, w takim Bochum płaci się 800-900 tysięcy euro brutto, z tego jest 50% podatku, plus tam jakieś oczywiście wyjściówki punktowe, ale wyjściówki punktowe pod warunkiem, że grasz. No to dlaczego polski piłkarz miałby być zainteresowany Bundesligą, jeśli ktoś, nie wiem, idzie do Torino, czy idzie do innego klubu, dostaje 1,5-2 miliony euro netto gwarantowane. Także po prostu zmierzam do tego, że poza Interem, prawda, Milanem, Napoli mimo wszystko, chociaż to nie był ich sezon. Teraz to Bolonią, bo nawet jak na Bolonię zerkniemy, to nawet w reprezentacji Szwajcarii mamy zawodników Bolonii, bo Bolonia, przecież mamy Freulera, Ndoye. Wczoraj w zasadzie Bolonia załatwiła Włochów, ale tak też rozszerzając to, co powiedziałeś, to mi się tak też mega wczoraj rzucało w oczy, jak patrzyłem na tą włoską kadrę i się zastanawiałem, czy tam faktycznie jest chociaż jedna osoba, która będzie w stanie wziąć to towarzystwo i jakoś tak pociągnąć do większej walki. I teoretycznie takie osoby powinno być, bo przecież Di Lorenzo to jest kapitan Napoli, Pellegrini jest kapitanem Romy. Ale nawet taki Barella był taki bezbarwny. Barella jest liderem Interu, Cristante nosi opaskę kapitańską w Romie, a jednak w tej włoskiej koszulce to wszystko takie flaki z olejem i tam nie było pół takiego człowieka z charyzmą i to on chyba najbardziej boli. Nie ma zespołu. Ja nawet nie wiedziałem, żeby taki Barella zmieniany po 60 minutach, żeby on był zły, że jest zmieniany. No normalnie gościu to powinien rzucić butami, rzucić kilka słów w kierunku ławki rezerwowych albo coś tam cały czas mówić sobie pod nosem z powodu niezadowolenia, no bo jednak jak Barella, wydaje mi się, wchodził do piłki seniorskiej, to wszyscy uważaliśmy, oglądając, jakby śledząc rozwój jego talentu, że to jeszcze chwila. Ja wiem, że on gra w wielkim klubie akurat. Natomiast wydawało nam się, że może to jeszcze chwila i on pójdzie jeszcze dalej, że on za chwilę, nie wiem, zawojuje Premier League, trafi do jednego z największych klubów, będzie tam reprezentował włoski futbol. On oczywiście w klubie gra spoko, gra fajnie, nie odstaje, natomiast no widać, że to też nie jest chłopak gotowy na to, żeby liderować tej reprezentacji. Ja nie wiem, czy nie ma chemii ze Spallettim, czy ktoś się pomylił podczas tych przygotowań, no bo też zdarza się, że trenerzy jednak robią taki mini okres przygotowawczy po sezonie. Pewnie różny był poziom zmęczenia, różny był poziom liczby spotkań w nogach Włochów, ale tam się nic nie zgadzało. Tam nie było kręgosłupa, tam nie było złości, tam nie było takiej pasji, z której zawsze spłynęli Włosi. No i przede wszystkim mi się zawsze Włosi kojarzyli z drużyną, która w każdym turnieju, nawet jak zaczynała przeciętnie, to w następnym była 20% lepsza, potem znowu lepsza i jeszcze lepsza. I jak przychodziły te mecze, powiedziałbym, już fazy pucharowej, to tak. Zawsze Włosi mi się wydawało, że są taką drużyną właśnie cyniczną, analityczną, która potrafi grillować innych albo na gorąco, albo rozgrywać to totalnie na zimno i przechodzić do następnych rund. A tutaj po prostu nie było niczego.